Cześć, witaj w kolejnym nagraniu, w którym pokażę Ci, jak dokończyć konfiguracji konta w usłudze MailerLite. Jeżeli pamiętasz, to w poprzednim wideo pokazałem Ci, jak odpisuję do MailerLite na ich maila o tym, że nie są w stanie zaktywować mojego konta w usłudze MailerLite. Napisałem im, że moja strona już jest skończona i działa. Wyłączyłem tryb strony zaślepki i oto e-mail, jaki od nich otrzymałem po kilku minutach. Piszą, że super, że moja strona jest ok i że moje konto w MailerLite jest już aktywowane. Także fantastycznie. Mogę teraz powrócić na stronę MailerLite i dokończyć konfiguracji mojego konta w usłudze MailerLite. Czyli mogę się zalogować moimi danymi logowania, które stworzyłem w poprzednim kroku i pokazać Ci, jak wygląda konto od środka, konto, które zostało już aktywowane. Super, tak wygląda moje konto. Widzę już, że mam subskrybentów, mam mój plan, korzystam z darmowego planu. Jest tu trochę statystyk i są odpowiednie sekcje. W kokpicie widzimy to, co teraz Ci pokazałem. Jest coś takiego jak kampanie, subskrybenci, formularze i automation, czyli automatyzacja. Więc to, co będę chciał zrobić, to będę chciał stworzyć prosty formularz zapisu na newsletter, który będę mógł osadzić na mojej stronie zaślepce. Żeby to zrobić, najpierw zacznę od początku, czyli stworzę mojego pierwszego maila, a w zasadzie nie maila, tylko grupę subskrybentów, czyli powinienem przejść do zakładki subskrybenci. W subskrybentach stworzę najpierw odpowiednią grupę, do których będę zapisywał moich nowych subskrybentów, czyli osoby chcące dostać się na mój newsletter. Nie muszę tego robić, nie muszę tworzyć takiej grupy, ale od początku chciałbym przypisywać moich subskrybentów do odpowiedniej grupy. Nazwę ją Czytelnicy bloga, zakładam bloga.pl, albo niech to będą czytelnicy strony, zakładam bloga.pl i klikam stwórz. I już, moja grupa została stworzona, nie ma jeszcze żadnych subskrybentów, ale to nic. Teraz przechodzę do zakładki formularze. Mam tutaj kilka rodzajów formularzy: pop-upy, landing page'e i formularze osadzone. To, co chcę zrobić, to chcę stworzyć formularz osadzony, czyli taki, który będę mógł dosłownie osadzić na mojej nowej stronie. Klikam zatem na stwórz formularz osadzony. Nazwę go strona zaślepka. Bo na stronie zaślepce chciałbym go umieścić. To będzie bardzo prosty formularz, który będzie zbierał moich subskrybentów i dodawał ich do grupy czytelnicy strony zakładam bloga.pl. Klikam zapisz i kontynuuj. I przechodzę dalej do dalszej konfiguracji. Ładuje się edytor odpowiedni, w którym będę mógł skonfigurować mój formularz, czyli dodać mu na przykład nowe pola. Tak wygląda podstawowy zapis na newsletter. Taki prosty formularz. Mogę dodać dodatkowe pola, imię, dodaj nowe pole, e-mail, ok, tyle wystarczy. Pole imię i pole e-mail będą wymagane. Napiszmy Twój najlepszy adres e-mail, żeby się czymś wyróżnić. I teraz jest to prosta konfiguracja formularza. Może wyglądać tak, tak, bądź tak. Niech wygląda może tak, w ten sposób. I teraz można tutaj zmienić kolory, pełna szerokość. Nie chcę pełnej szerokości, ale zmienię sobie na przykład
szerokość na 500. OK. Klikam zapisz. Tytuł. Można tutaj zmienić kolor. Można poeksperymentować z tym, żeby był w środku. Ja go wyśrodkuję i klikam zapisz. Treść. Też można zmienić kolor. Można zmienić kolor fontów. Na razie niech zostaną domyślne. Page background. Można dodać obrazek. OK. Niech tak wygląda. Przycisk. Background. Zrobimy przycisk. Może taki. OK. I gdy będziemy przejeżdżać nad nim myszką, niech będzie taki. Zapisz. Tekst niech zostanie tak jak jest. I dodatkowe ustawienia. Można dać checkbox, ukryte pola, zgody marketingowe. I można nawet wprowadzić URL, do którego ma prowadzić mój zapis na newsletter. Ale na razie nie chcę nikogo nigdzie przekierowywać. Success message tutaj można zmienić treść tej wiadomości. Dziękuję za zapis. Już niebawem poinformuję Cię o starcie mojego nowego bloga. Super. Taką wiadomość zobaczy ktoś, kto zapisze się na mój newsletter. Wróćmy jeszcze tutaj. Zapisz się na mój, albo inaczej. Podaj maila, żebym mógł powiadomić Cię o starcie tego bloga. OK, można tutaj coś wpisać, można zupełnie to skasować. Ja to skasuję i kliknę zapisz. Subscribe. Nie chcę subscribe, tylko zapisz mnie. Możesz wpisać tutaj cokolwiek. Klikam dalej. Next. Mój formularz jest już gotowy. Czekam, aż formularz zostanie zapisany. I już. Double opt-in. Włączam tę opcję zawsze. Tak będzie wyglądał mój formularz. Mam tutaj kod, mam kod JavaScript, który mogę umieścić na dowolnej stronie. Ale na razie wróćmy jeszcze raz do formularzy. Tak będzie wyglądał mój formularz osadzony. Klikam jeszcze raz na niego. Będzie można widzieć statystyki, czyli ile osób i kiedy się zapisało, korzystając z tego formularza. Można ustawić e-mail potwierdzający, czyli jaka wiadomość będzie wysłana do kogoś, kto się zapisze na moją listę mailingową. Na razie jej nie zmieniam. Oczywiście, zanim uruchomisz swój formularz, polecam zmienić tutaj wszystkie dane na taki tekst, jaki chcesz wysłać do osoby, która zapisze się na Twój newsletter, a raczej na listę oczekujących na start Twojego bloga. To, co teraz zrobimy, to osadzimy mój newsletter, zapis na newsletter. Na mojej nowej stronie. Zaraz pokażę Ci, jak to zrobić. Jest tutaj coś takiego jak kod JavaScript. I co tutaj jest napisane?
Są napisane takie rzeczy, że trzeba umieścić ten kod przed tagiem head, czyli w kodzie strony, a potem wystarczy skopiować takie coś, taki kawałek kodu i wkleić go w odpowiednie miejsce na swojej stronie. No ale to pokażę Ci w kolejnej lekcji. Cześć, do usłyszenia.